Witam wszystkich. No i jadę tutaj z talerzówką. Miała być posiana jakaś tam miododajna mieszanka dla pszczół, ale po konsultacji z usługodawcą oczywiście będzie kukurydza. Stoję tutaj na miedzy. Jak wycinkę robiliśmy, to zostawiłem tutaj tego dęba, żeby sobie rósł taki fajny. No i tutaj obok rośnie sobie lipka. Poobcinaliśmy te boczne pędy, te gałęzie i została taka jedna tylko prosta do góry i tyle. No i tutaj to wszystko pięknie zmulczowane. Teraz przeleci to ze dwa razy talerzówką. No i później wyjdzie co wyjdzie. Leżą tutaj takie fajne kamyki. Tam też jest jeden taki duży, zaraz idę mu pokażę, żeby tam się nie wrąbał, zaraz to pał zabiorę. Tutaj leży taki fajny, nie mogę go ruszyć, bo zaraz go pchnie tutaj tym obciążnikiem. Niezły kamyk. Chyba musi go z drugiej strony wziąć. A, tu jeszcze następny jest. Tu, poszedł. A, tu tych kamieni jest. Po kolei. Słychać po talerzówce. Meszka straszna. Dobra, idę tam dalej. No i tutaj to, co mulczował tutaj, to tam ktoś pytał w komentarzach, ile to kosztuje, jak to wyglądało. No to on tutaj gdzieś musiał zmulczować około hektara. Robił to 3,5 godziny i 800 zł za godzinę. I tam jeszcze jedną działeczkę mi robił w innym miejscu. To razem wyszło 4 godziny i 3200 do zapłaty. A jakie zużycie paliwa, jak co to wyglądało, to nie wiem. Robione było tutaj tak powierzchownie, żeby tylko z wierzchu te gałęzie to wszystko tam tak zmulczować, żeby dało się to potalerzować. Można było robić jeszcze głębiej, ale to byłaby już niezła kasiora. Takie wgłębne mulczowanie, to coś około 8000 hektar wychodzi. To za drogi gips, żeby w to się bawić. No ale ogólnie, kurde, jaka meszka. Zniszczone tutaj te korzenie, tak jak widać. One są wszystkie porozbijane. Po tym, że spokojnie się pojedzie, koła się nie rozwali. Takie rozczłapane. One wystają tam, wiadomo, tyle ile było ścięte. Jak robiliśmy wycinkę, to nie wiedziałem, dokąd tutaj wycinać. Znaczy wycinałem tylko tyle, ile jest ta działka. A później jak przyjechała frezarka, to właściciel tej działki tutaj, co jest zielona, przyszedł i mówił, żeby tam to też uprawiać. Bo tak to byśmy tutaj powycinali jeszcze te gałęzie, żeby bliżej dojechać. No ale cóż, tak wyszło. Za rok to się poprawi. Dobra, idę, bo tu straszne meszki. Trzeba wiać. Dobra, to na razie.